Cześć, siemano, tutaj Tanasy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was na odcineczku z koledzy z zamiedzy. Oczywiście wracamy sobie po króciutkiej przerwie, bo około 5-6 dni odcinka nie było, ale już sobie wracamy i wracamy z nowymi nabytkami. W dzisiejszym odcinku dwa nowe nabytki, którymi sobie, miejmy nadzieję, że popracujemy w dzisiejszym odcinku. Pierwszy, widzicie na ekranie, jest to rozsiewacz do nawozów, do wapna Amazone. Na 12 metrów sobie rzuca 6000 litrów pojemności, naprawdę bardzo fajnie z kubotką wygląda. Kto był na live, ten wie, że sobie go sprawdzałem i naprawdę wpasował się bardzo fajnie. Tutaj myślałem też nad RCW5, ale stwierdziłem, że RCW mają chłopaki, trzeba coś innego sobie tutaj kupić i naprawdę bardzo fajnie nam się to tutaj spisuje. W dzisiejszym odcinku troszkę wapno sobie rozsiemy, bo jak sami wiecie, wapno zostało na tą serię również dodane. Ale nie tylko na te wydaliśmy pieniądze, bo na rozsiewacz wydaliśmy około 40 tysięcy, jak dobrze pamiętam, na niego poszło. I jeszcze wydaliśmy na jedną maszynę, można tak, no czy to na maszynę, można to nawet też maszyną, jakby nie było. Ale zaraz ją wam pokażę, bo w dzisiejszym odcinku na początku sobie nią popracujemy. Popracujemy, prasy nie zmieniałem jeszcze, ale też kiedyś się na pewno zmieni. Tymczasem sobie dzisiaj pojeździmy, no ale widzicie, coś tam już w oddali stoi. Coś tam już w oddali stoi, jak widzicie, wszystko pokoszone, kombaj czeka już sobie na dalsze żniwo. Masaj też jest oczywiście z turem przyszykowany, żeby wapno ładować, ale zanim zajmiemy się wapnem, zajmiemy się sianiem rzepaku, naszym nowym nabytkiem. Kupiłem ciągnik, szybka decyzja zapadła tak naprawdę. Sprawdzałem sobie parę ciągników, ale stwierdziłem, że trzeba coś takiego mniejszego, troszkę tańszego sobie znaleźć, bo to ma tak być, tak naprawdę ma być ciągnik pomocniczy do oczywiście nawozów, oprysków i tak dalej. Teraz widzicie siewnik podpięty, agregat rzepiony sobie posiejemy. Teraz zacząłem sobie robić ścieżki, więc zobaczymy, jak nam to oczywiście wszystko wyjdzie. On ma około 85 koni, więc tutaj bez problemu sobie international będzie dawał radę. Co, siewka 18 metrów, ścieżki na 18 metrów, opryskiwacz został sprzedany. Za około 4000 udało się go sprzedać, więc nie ma źle. Weźmy sobie tego tutaj, żeby ładnie było widać na odcinku również. No i co, będziemy musieli sobie jeszcze opryskiwacz również dokupić, ale to na spokojnie, już to się ogarnie. Na razie zajmiemy się tutaj siewami, dalszą robotą. A jak widzicie, na koncie jeszcze 24 000 jest, więc nie ma źle. A za interkę zapłaciliśmy sobie 50 000. 50 000 nas wyszedł. To troszeczkę godzin ma najechanych, ale zobaczcie, bardzo fajnie sobie on tutaj gada elegancko. Więc co, jedziemy sobie. Też miałem problem z dźwiękami w nim, ale po prostu pobrałem sobie jakąś aktualizację, bo znalazłem i teraz wszystko jest git, bo chciałem taką po prostu prostą rurę w nim mieć. Co, jedziemy sobie na to pole, oto tutaj, na razie poczekamy, aż sobie samochodzik przyjedzie, żeby tu problemów nie było. Dobra, sobie wjedziemy tutaj i sobie tutaj zaczniemy siać. Też muszę jeszcze tych ścieżek się nauczyć, ale to bez problemu, pomału sobie to oczywiście ogarniemy. Wiem na pewno, że teraz musimy na połowę siewnika sobie zacząć siać, więc sobie klikamy, to było ścieżki, tutaj było to. I tak, teraz sobie musimy pojechać. Troszkę bliżej możemy nawet sobie wjechać. No international naprawdę bardzo fajnie tutaj wygląda. Mam nadzieję, że wam się również nasz nowy nabytek spodoba. Dobra, siać się sieje. Będę musiał jeszcze sobie ten siewnik zmienić. W sumie mógłbym sobie biegi włączyć, bo tu by się biegi przydały tak naprawdę. Bo on sobie jeździ na high, jakby na low sobie przerzucić, to by lepiej on nam tutaj zaczął gadać. No ale dobra, jeździmy sobie na razie. Co? Wypadłem z głowy o tym, co mówiłem. Dobra, nie szkodzi w ogóle. Co, interak powinienem tutaj sobie bez problemu udawać. Ale czemu tu jest tak jakoś dziwnie tam jedza? Nie wiem, czemu tak to się stało. Ale dobra, na połów siewnika sobie obsiejemy i tych ścieżek się pomału będziemy oczywiście również uczyli. 3 sierpnia już ostatni odcinek tak naprawdę sierpniowy, więc trzeba rzepaki posiać. Jedno pole rzepaku już mam zasiane. Wszystko pokoszone na live udało mi się ogarnąć, więc fajnie, bo możemy sobie oczywiście lecieć dalej w kolejnym odcinku. Nie wiem, może jakieś już jakaś kiszonka, czy coś tego typu. Zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj. Może coś takiego uda się nam ogarnąć. No dobra, siać się na połowę sieje, to najważniejsze. Zobaczymy, jak nam te ścieżki oczywiście wyjdą.
Daj Boże, żeby ino jak najlepiej. Jak sami wiecie, pierwszy raz tak naprawdę te ścieżki sobie robię, na tamtym polu sobie zrobiłem, jakoś to w miarę wyszło. Obagam coś tam nie pasowało, ale moim zdaniem wyszło w porządku. Więc zobaczymy, jak to będzie tam wyglądało. Dobra, teraz może moglibyśmy sobie znacznik rozłożyć. Może znaczniczkiem będziemy mogli sobie oczywiście tutaj posiać. Najgorsze w tym siewniku jest to, że nie ma opcji tak jakby na B, tylko po prostu opuszczamy go i on sieje. W sumie to też jakby nie było spoko, ale no to B do takich ścieżek by było idealne, bo tak jak sami wiecie, opuszczam sobie, chcę sobie ścieżki zrobić, to po prostu mi zasiewa boki. To też tak nie wygląda zbyt dobrze, ale zawsze lepsze to niż nic. W sumie miałem całą kubotką siać i tak dalej, ale stwierdziłem, że sobie posieję tym naszym nowym nabytkiem. Sobie go sprawdzimy w siewniku, jak to będzie tutaj oczywiście wyglądało. Agregat na razie niech sobie odpoczywa, no bo raczej ciężko miał z agregatem tutaj pójść pod takie górki, a tak sobie bez problemu daje radę z tym, więc nie ma źle. Jakoś to ścieżki powinny nam wyjść. Mam włączone ręczne, dobra, to musimy sobie zrobić w automat i jedziemy pierwszą. Pierwszy przejazd Boży. Zobaczymy, jak to tutaj nam wyjdzie. Ścieżki na 18 metrów. Tak jak mówiłem, myślałem sobie jeszcze siewkę zmienić do nawozu, ale mógłbym tą ciąganą sobie siać, ale zobaczyłem, że mój Antek Boży na 18 metrów rozrzuca, więc tutaj z tym akurat problemów żadnych nie powinno być. Powinniśmy sobie to bez problemu ogarnąć. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak naprawdę. A dobra, tu muszę na środek. Dobra, nie w koło. Ja jak w realu chciał jechać, że na ten, na koło, a tu na środeczek, Boże. Dobra, jadymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy ta pierwsza ścieżka nie powinna się liczyć również, jak sobie jechałem pierwszy przejazd. No zaraz zobaczymy. Najwyżej sobie to ogarniemy zaraz. GPS na 18 metrów się włączy, będziemy wszystko wiedzieć zaraz. To tam nie będzie problemu żadnego. Czekaj, chciałem sobie te biegi włączyć, tylko musiałem sobie gdzieś jakoś ich przy... Dobra, tutaj będę miał biegi. Tylko... Czekajcie, ogólny... gdzie to mamy? To tutaj było? Czekajcie, zaraz... O, tu. Zmiana trybu, dobra. Ręczna. Zmiana kierunku, automatyczna, ale tutaj... Czekajcie. Że bym chciał na te mniejsze zmienić, jak to? Czekajcie. Zmiana kierunku. Ręczna. Czy zmiana kierunku. Muszę sobie... Dziękuję za link, chłopaki. Tylko musiałbym sobie ustawienia zobaczyć. Jak tutaj jest z biegami, czekajcie. Zmiana kierunku jakby. Dobra, nie, to nie. Pojazd, dobra, jest tutaj. Tutaj nie. Nie, lecimy dalej. Praca, dobra. Tak. A biegi gdzie są? Halo, dzień dobry, biegi. Czekajcie, skrzynia, o jest, skrzynia biegów. Sprzęgło, wyższy, niższy. Zmiana gry, wyższy, niższy. Keyboard 9. Może tu? Dobra, jest, działa. Że wtedy musielibyśmy na czwórce jeździć. O! O! Teraz to jo! O to mi właśnie chodziło. O, widziałeś, Andrzej. Teraz możemy sobie latać. Będę musiał sobie przypisać gdzieś tutaj ten klawisz i wtedy będziemy mogli sobie na biegach coś podziałać tutaj. Zobaczymy, jak wsteczny w ogóle. A ty, przygazówka ostra jest. Dawaj, ej, firmowe paliwo. Nie duś się, dawaj. Prostujmy rurę. Internationalu Bożym. Czekajcie, zrobimy sobie tak. Dajmy sobie na 15 metrów.
przepraszam, na 18. 8 to nie bardzo. Czekajcie teraz. To muszę. Jo, dobra, jest. Dobra, to wtedy sobie zmieńmy to. Chciałem tu o przybliżenie, oddalanie. Mam kamerę. Tu nie mam nic, dobra, już mam. Będzie tak. Że muszę wejść tutaj, dobra. Bieg, dobra, jest. By dwójka, dziewiątka. A to na tamtym chyba, dobra. Dajmy tutaj. O. Zapisz. Pokaż. Co mi daje na ten? Nie daje mi na... Coś tu jest nie tak. Coś tu nie tak mnie zmieniło. A dobra, bo ja na wyższy, niższy dałem. Dobra, nie było tematu. Wyższy, niższy, grupę. O, widziałeś. O, pik, pik. Teraz będzie działać, dobra. Nie, i tak się jakby tam to zapisało. Tak jakby tam to się dalej zapisało, że wyższy niż bieg mi daje. No grupę, no to przecież ustawiłem elegancko tutaj. I mi zmienia wszystko. Okej. Okay. Dobra, jedźmy dalej. Nie ogarnijmy tych biegów, tylko bierzmy się za robotę, panie. O, no tak, zapomniałem, że ja przecież na tych. Teraz na biegach bożych. O, to bieg wypadł, kurwa, skrzynia się sypie już. Dobra. Na środeczek. Spoko, tylko będę musiał sobie to przypisanie ogarnąć. Wtedy będzie bailando. Ty, no to powinniśmy ścieżkę robić. Czyli to powinno być tak i... Poczekajcie, trochę dalej pewnie. O. Coś takiego. Znacznik jest? Znacz mnie to. Cztery i gaz opór. A bo ja ten, czekajcie. O, działałeś. Mówię, kurwa, coś kierownica nie chce działać, zacięła się chyba. Dobra, coś jakaś ścieżka się robi. Czyli dobrze, ten pierwszy przejazd też musimy mieć, dobra, wszystko jasno. Wszystko już wiem. Ogarnę. Teraz powinno pójść dobrze. 18 metrów ustawione. Wszystko elegancko. Dawaj, Mariola. Kręcisz go do końca. Próbujemy na tych wyższych biegach. Na jedynce sobie polatać. Biegnie tak jak w czwórce w sumie. Wyższe, niższe i cztery, nie? Identico normalnie. No to też tak nie ma. To ciągnąć tej ścieżki już tak daleko, bo wiadomo, że później będzie inaczej. Dobra. Zadajmy tak jedyneczkę. Te wyższe biegi. Czy będzie lepiej? Ciekawe. Nie wiem, czy bez tego znacznika nie będzie lepiej. Tak mi się coś wydaje. Chociaż koło nie pada w sumie tam nawet. Tak jak jest, jest dobrze. To jakieś mało sobie zasiejemy. Chyba żeby ścieżki no wyszły. Będziemy sobie też ścieżki teraz robili. Później sobie siewnik też zmienimy z tym agregatem, żeby coś innego tej było. I tyle, nie? Ale wiadomo, trzeba się tego wszystkiego nauczyć i wtedy będzie
wszystko ogarnięte tak jak należy. Patrz, wróciłem sobie do domku, troszkę roboty do zrobienia zawsze, zawsze jeszcze, bo trawę pokosić, bożą to wszystko, bo teraz też nadają deszcz, nie wiem jak tam u was, ale widziałem, że na Polskę idzie chmura, dosyć duża, więc powinno fajnie tutaj nam popadać, więc daj Boże, żeby inno tak było, żeby popadało i będzie klasa, nie? Zobaczymy, co pogoda przyniesie. Dalej, właśnie bieg. Na te biegi sobie jak ogarnę, też będzie tutaj pięknie, nie? Znacznik, opisamy i ogień. No tak, powiem wam tak szczerze powiedziawszy, że ten znacznik tak... Raz jest na koło, raz jest normalnie, z jednej strony jest inaczej, z drugiej inaczej, bo raczej... Pojedźmy bez teraz. Bez znacznika i teraz zobaczymy jak kolejny przejazd nam wyjdzie. Dobra, szósty przejazd mamy. Jakby. No dobra, teraz już wszystko ogarnięte, więc będziemy sobie elegancko lecieć. Aż takich trudnych pól na ścieżki w sumie nie mam, więc nie powinno być tragedii. Powinniśmy sobie bez problemu to oczywiście wszystko ogarnąć. Wiadomo, z czasem ogarniemy ścieżeczki jak należy i będzie wszystko banglało jak trzeba. Mógłbym pracownika pójść, ale mi ścieżki nie zrobi, nie? A chciałbym jeszcze sobie troszkę wapna dzisiaj porozrzucać. Biegami się zająłem i teraz troszeczkę te sianie się opóźniło, można by powiedzieć. A to nic, no. Mówi się trudno. No przecież jak te biegi nie wchodzą, nie? To jest coś pięknego. No bo ja na tych, dobra. Na wolnych jechałem, na jedynce. Mówię, coś tutaj, co, gdzie kopie, co, niby siły, czy co? No to bez znacznika też można sobie tu bez problemu siać. Daję sobie radę. Aligancko. Z bajunia. I to wracając do życia realnego, to deszcz mi się przyda, bo susa niemiłosierna jest. Normalnie trawa na podwórku to aż żółto się robi pomału. Bo jednak grzeje, a deszczu jej nie ma, więc daj Boże, żeby ino popadało. Na będzie bajlando. Dobra, muszę teraz sobie zrobić tak, że muszę od tamtej strony sobie pojeździć trochę. Żeby mi ta ścieżka wyszła normalnie, bo tutaj raczej nie da rady. Nie da rady tak, żeby było równo, więc od tamtej strony muszę sobie wjechać zaraz. Sobie tam zasiać, żeby mieć też dobrze, więc od pierwszej ścieżki sobie tam zaczniemy. I zobaczymy jak nam to wyjdzie. Żeby nie było żadnych problemów później, nie? Coś później nie wyjdzie, czy coś? Dobra, czekajcie. Zmiana kierunku automatycznie. Czemu się nie chce ten? Halo? Halo, halo. Dobra, ja jestem ze sprzęgłem. Dobra, wszystko jasne. Już wszystko wiem. Dobra, czekajcie, pojedźmy sobie i tutaj. Mógłbym sobie tutaj zacząć od połowy, dobra. Tak zrobimy. Tak zrobimy, że sobie półsiewnika załączymy. Na tej strony sobie przejedziemy. Cik fuch. Ten trójkę wrzucił, jobany wro. Automat jest piękny, nie? No ta trójkę, połową silnika się. Ja pierdola. Dobra, niech chociaż tak zostanie.
lepiej słychać chociaż dźwięk silnika Bożego, bo jest 20 minut sieje to pole. Masakra, zaraz zostawiam tyle, co sobie to wapno porobić. Bo dajcie spokój, nie? Nie ma co tak zanudzać tymi siewami, niby spoko, bo naprawdę fajnie się... Nie, fajnie się sieje, ale myślałem, że dosyć szybciej to pójdzie. Ale jednak... Jednak trochę jest. Tego tutaj zrobione, więc na te 10 minut jeszcze pasowałoby trochę całego wapna sobie porzucać, żeby nasz nowy nabytek też potestować. Nowy, stary, bo tamten też oczywiście używana jest siewka. Więc... Więc nie ma... Nie ma to mówić, że nowy, ale u naszej gospodarce oczywiście nowy, nie? Była pierwsza, dobra. Pierwszy przejazd. No, zmiana kierunku powinna być automatyczna. Niczego nie ma. Z tymi biegami karakańskimi. Dajcie spokój. Nie, będę musiał sobie przepisać na kierownicę i wtedy będzie git. Wtedy ogarniam, dobra. Cyk, fuch, jest przełączone. I dobra, ja sobie dokończę to poza odcinkiem, te siewy. No ale zestawik naprawdę bardzo fajnie wygląda, mi się podoba. Niemiłosiernie. To sobie zasiejemy. Tutaj z tej strony teraz ścieżkę polecimy i powinno być dobrze. No zobaczymy, jak to wyjdzie ta ścieżka tu. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, lecimy do Kubotki. Podjedziemy sobie na pole. Później podjedziemy sobie Masejem i gra gitara. Idziemy sobie tutaj tyłem. Troszkę jeszcze wapna mi zostało, bo na pole pod rzepak sobie dawałem. Też oczywiście to. A dosyć fajnie się brudzi, naprawdę podoba mi się to, jak te maszyny są ubrudzone tym wapnem, nie? To jest coś pięknego normalnie. Więc co, teraz 3 ciągniczki na gospodarstwie mamy. Więc na razie tak zostanie, a później pewnie coś sobie wymienimy. Ale to pewnie będzie wymieniony prędzej masę niż Kubota, bo Kubota oczywiście jest, mam powiedzieć, że teraz głównym koniem pociągowym. Bo jednak ona ma najwięcej kuca teraz. Jednak 150... nie, przepraszam, 140 koni. 140 koni ma Kubota, więc tutaj jest czym coś pociągnąć. Więc tę Kubotkę sobie zostawimy, a Maseja sobie przydamy i na przykład do Kejca założymy tura albo nie wiem, do Kuboty, nie wiem czy można. Zobaczymy, jak wyjdzie. Może ładowarkę kupimy, kto wie, może w jakiejś szóstkę w dotka trafimy. Wszystko się może zdarzyć tak naprawdę. No dobra, tutaj na polu 57 wapno mam wysypane. Zakupiłem sobie jedną łódkę. Więc tutaj mam wysypane. Elegancko kubka jest z wapnem, więc sobie ino to weźmiemy i rozrzucimy. Mogę sobie w sumie jakoś tak tutaj podjechać. Bo o, cofnąć i elegancko. Dobra. Nie pomasaj, gdzie wymaga wapna, więc trzeba wapno dać. Czym prędzej lecimy sobie oczywiście po naszego Masejka Bożego. Dobry. Dawaj mnie go. Jadymy, zobaczymy, jak ten załadunek nam pójdzie. Tyk, fuch, wyjeżdżamy. Wszystko działa, jo. Wszystko działa, więc to najważniejsze. Wszystko podpięte, paliwo jest, wszystko jest. Więc można jechać, ładować, rozsypywać. Trzeba się brać za robotę, ale fajnie, bo teraz jak to wapno doszło, to zawsze troszeczkę więcej roboty też tutaj będziemy mieli. Jezus, dążymy. Więcej robotki będzie, zawsze to coś nowego. Jeszcze jak sobie pójdziemy w te opryski, nawozy, to też fajnie nam tutaj to będzie wyglądało, nie? Ciekawsze odcinki znacznie będą, jak będzie się troszkę więcej działo, jednak te opryski, nawozy też tutaj dodadzą nam troszeczkę klimaciku Bożego. Tak to nie robiliśmy w sumie tego, czasami tam może jakieś to, ale to bez ścieżek. Oczywiście w ścieżkach to dosyć fajnie powinno nam wyglądać. Co je będziemy starali sobie te ścieżki robić jakoś. Mało się uczyć ich, więc jakoś to się ogarnie pomału, dobra. Podnosimy krokodyla do góry i wjeżdżamy w tą hałdę wapna Bożego i ładujemy. Zobaczymy. Oho, pierdzie, takie ja jestem, że ta... No dobra.
To myszką nie załaduje. Powiedzimy się po krótkim cięciu, zaraz sobie ogarnę. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Powinno być wszystko w porządku, tak jest. Ładuje się do łyżki, więc co najważniejsze. No będę musiał sobie później ogarnąć jakąś łyżkę, na razie sobie wziąłem tam. O znajomego pożyczyłem tutaj obok Miszko, tak więc sobie wziąłem. Sam że tamtą się będzie dało, ale jak ją roztworzyłem, to jednak się nie dało. Dobra, to jakoś pomału sobie nasypiemy i gra gitara, nie? Troszeczkę tu mamy nasypane tego wapienka, bo zdaje mi się, że około 18 tysięcy litrów tutaj jest. Około 2000 sobie za to zapłaciłem. Więc pamiętam, chłopaki też koło tylu też płacili. Jak właśnie pytałem na lajcie bożym, więc sobie też jedną łódkę na razie zamówiłem. Jeżeli później domówimy sobie jeszcze więcej, zobaczymy jak tam tutaj to oczywiście pójdzie. No ale co, jedną siawkę miałem wysianą tylko, więc bez problemu. A tutaj też powinna jedna pójść. Ale jeszcze tam na dole mam jedno pole z opaku do rozsiania, chyba tam też było potrzebne. Już troszkę pól będzie, wiadomo jak się pokosi to wszystko, to też powinno wyrzucić ten to wapno. Więc zobaczymy. Ja naprawdę siewki jestem zadowolony, podoba mi się. Podoba mnie się, więc co najważniejsze, nie? Jednak to RCW tak moim zdaniem by nie oddało, jak tutaj ta sieweczka, Boże. No tutaj fajnie wygląda, jednak troszkę nowsze maszyny mam od sąsiadów, więc... Oj, kurwa, nie na koło. No to jednak ten rozsiewacz też tutaj się wpasuje idealnie. Dobra. Postawmy sobie tutaj masejkę gdzieś na bok. Muszę sobie podgarnąć to trochę, ale... Ciężko będzie z podgarnięciem tego, dobra. Zostawiamy, siadamy do kuboty i zobaczymy jak nam tutaj robota pójdzie. 6000 litrów zasypane. Więc sobie inno wjeżdżamy. Tu mogą jeszcze, czy jeszcze, można będzie dołożyć pokrywę sobie do tej siewki, ale nie wiem czy będzie potrzebna. Tak naprawdę. Dobra. Jedziemy sobie. 12 metrów rozrzucane jest, więc robotę robi. 12 metrów wapna to jednak jest coś pięknego. Szybko sprawnie nam to też pójdzie, więc to o to mi też oczywiście chodziło, żeby ta praca szybciej nam tutaj szła. Więc jest dobrze. Ubywać też. Może jakby szybciej ubywało, to było dobrze. Będę musiał zobaczyć u chłopaków, jak to tam wygląda z tym. Wjedźmy sobie gdzieś tutaj po prostu i tyle. Jak rozrzucim, tak rozrzucim. Dobra, ale teraz sobie rozrzucałem. Teraz, daj Boże, może czwórką sobie porozrzucamy, więc jakieś vlogi też będą. Więc, daj Boże. Teraz pewnie jakiś kolejny vlog, to pewnie spryskanie by coś się pojawiło. Jakbyście chcieli, to możecie napisać, żebyście chcieli zobaczyć opryski u mnie w życiu realnym, w gospodarstwie. Mogę wam jakiegoś vlogaska oczywiście nagrać z oprysków 30 Bożą. Teraz tylko prosko zostało mi do opryskania, więc tego wam mógł jakiegoś vloga oczywiście nagrać. Dobra. No zobaczcie, to jest chwila moment tak naprawdę, nie? Taką siewką. Mat idealnie, co można powiedzieć, że przeciłem, bo teraz idealnie mi to zabiera. Bez żadnego problemu. No jedna siewka tak naprawdę i będziemy mieli to całe pole zrobione. Chociaż ja też jak robiłem RCW trójką, to jak to było? Jednym... Na dwa wózki na 2 hektary szły, nie? To wózek na hektar, nie? Tam 3 tony na hektar, coś takiego. Więc może i dobrze tu jest ustawione. Nie wiem ile to pole ma hektara. I po sąsiadowym pojedziemy. Znaczy powinno być w porządku tam. Właśnie to pole ma hektaru 57. 57. Gdzie mamy 57? Cały hektar, więc jakby nie patrzeć, to jest w porządku, no. Jest w porządku dane. Patrzcie, ostatni tak naprawdę przejazd, jakby nie było, nie? O, troszkę bardziej do lewy, bo mijaczka robimy.
No ale zestawik piękny. Pięknie wygląda. Mam nadzieję, że wam się oczywiście podoba. Jak tak, to możecie zostawić oczywiście łapkę do góry, napisać w jakiś komentarzyk, czy wam się podoba, czy nie, co byście jeszcze widzieli u mnie na gospodarce, czy coś byście może zmienili. Możecie napisać w komentarzu. No co, ja sobie tutaj, o, przejadę. Cyk, fuch. Na drogę się rzucasz. Co, ładujemy, naładujemy ten wózek jeszcze do pełna. Żeby było. I będę sobie leciał dalej. Rozsiewać to wypienko. Będziemy kończyć odcinek na dzisiaj już. Troszeczkę sobie porobiliśmy, więc to najważniejsze. Poza chciałem, w dzisiejszym odcinku będę miał oczywiście zrobione. Osiewka, to na osiewkę trochę pieniędzy poszło. Nie będziemy jej aż tak często używać, ale to nic. Zawsze z jakimś nawozem też można sobie polecieć, nie? Przed siewem czy coś zawsze można nawóz sobie rzucić. Też będzie dobrze. Dobra. Niby wzięło, ale tak nie do końca. Dobra. Sypaj mnie to. Pik fuch. Wysypane. Więc sobie bierzmy. Dalej. Może parę łyżeczek i git. O, aż odbiło tutaj. Mój Jezus. Odrzuciło. Dobra. Pik. O, już się robi góreczka, więc zaraz będziemy mieli niepełne. Co? Nowe nabytki jeszcze jakie planuję, to na pewno opryskiwacz. Tak mówiłem i jeszcze będę chciał sobie zakupić dwie przyczepy. Dwie przyczepy, jedną tandemkę jakąś. Aby za to fajne sobie zrobić. No i drugą przyczepę jakąś do Bell. Sobie będę chciał zakupić. Zobaczymy, co uda nam się ciekawego znaleźć w jakichś dobrych pieniążkach. No i później byśmy sobie też pomyśleli nad zmianą. Nad zmianą prasy, znaczy, żeby troszeczkę większe kostki sobie robić, ale to tak naprawdę w przyszłości, nie? W przyszłości, dobra. Tu jeszcze sobie sypniemy, tak na koniec odcinka. Ej Boże, żeby tutaj do tej rzeczki, nie? O Jezus, do tego rowu nie nasypać. Wapna Bożego. No zobaczcie, jak fajnie to wygląda, jak ten zestaw jest ubrudzony. Naprawdę oddaje fest. A co, zaraz dojeżdżamy do końca i będziemy mieli pole ogarnięte. Dobra. To co? Myślę, w tym odcineczku to będzie na tyle. Zaczynaliśmy przy kubocie, kończymy przy kubocie. Więc co? Dzięki za oglądanie, zostawiajcie łapeczki do góry, suby na kanale, czekajcie na kolejne odcinki. Do następnego, na razie. Trzymajcie się. Cześć.